No i dobra, kontynuujemy. Wszystkie kontakty na północy. Idziemy do Robercika. Przeładuj sobie kwadratem bodajże. Kwadrat. Bum. No dobra, chyba nie. Kółko wciśnij, żeby kucnąć. Którym to się przeładowało? A wyjmij broń lewym triggerem. I teraz? Czekaj, kurde. Dobra, lepiej nie. Dobra, rób co tam. Najwyżej przeładujesz podczas gry. Za walki. Trzeba się dostać chyba do tego hangaru tam, gdzie on był. Spróbuję z tej strony. R1. O, muszę go spider sense. O kurde. Nie no, musisz tam iść. Podnieś kosę. Nie wiem, bo jest czerwona to pewnie. Nie no, to znaczy możesz podnieść, to jest przedmiot po prostu. Podejdź tylko bliżej. Trójkątem chyba, no. Już może dwie. Kurwa, jest po. No. To już będzie nara. No. A żyje jeszcze. Początek. Tak, tak, jeszcze żyje, ale to już jest dym. Przeżyje czy nie? Kurde. Przypominam, że jest mało amunicji. Wiem, ale... A czemu nie ma aima? A nie ma amunicji, nic. Następny goście za to. Widzę, widzę, ale chcę uciec. Nie masz amunicji. A, bo ja złożę, mam dobra. To znowu będzie ciężki odcinek. Tak. Chowaj się. Jaki ziomek. O, dobra, wiem. Jak powiedziesz, to automatycznie. A mi się życie, a nie, tu się mi nie odnowi. Jak no nie, gdzie? Zawsze wybrałeś nie. Poziom trudny. Tych apteczek pewnie będzie mało. Przetap skradania myślę, że mamy za sobą. Jesteś martwy, dupku. Wiem, tylko chcę tu, co tu jest. Cegła. Kurwa. Jeszcze jeden strzał i koniec. Dzięki. Amunicja na ziemi. Czym to się brało? Trójkątem. Dobra. Dobra, nic sumesku. A ja mogę swoją zabić? Nie ma raczej. Tak? Mi się wydaje, no friendly fire jest no. Lecki. Spróbujmy jeszcze raz. To się wytnie i to zaczniemy. To na skradanie raczej trzeba. Tak, tak. Tylko mi się przez to, że ten... Wstałem tam, bo mi się pomylił przycisk. Ja pójdę jeszcze raz tą samą drogą. Albo nawet bardziej z boku. Trzeba działać ostrożnie. Roi się tu od wojskowych. Jezus, wystraszyłem się. A da się tak przejść w ogóle nie walcząc? Czy da się na pewno po cichu wszystko przejść, ale tak zupełnie, zupełnie nie walcząc, to chyba raczej nie. Wyć. Kurwa, no czemu musiałem się zagapić? Serio, nie wykryli mnie. No po cichu było, gość nie dostrzał. Ja bym się na twoim miejscu kucnął i cofnął potem drugi nóż. Czekaj, kuca się. Dobra. No dobra, jednak wiedzą. Nie musisz przycelowywać, jak masz na ziomku od razu żółty. Żółt zielony ten kółeczko. To ja ich przejdę bez strzelania. Tak coś by... Nie, już nie. Ja. Nie ma lekko. Za mną? Dobra. Ksiapteczka by się przydała, ale... Ciężko troszkę. Szkoda, że nie może ręki zmieniać. Wciśnij wow, ale weszło. Co? Strzałkę w dół szybko wciśnij. Strzałkę w dół. Strzałkę, no. Ale nie masz. Myślałem, że może jednak masz ksiapteczkę też. Zapasuj, ale... Spokojnie. Żyje! No żyje, żyje, trzeba w głowy celować. Ja pierdolę. Zobacz. Dziękuję. Ej, zabiłem wszystkich. Amunicję ci dała. Nie. Oj, oj, oj. O Jezus. A dobra, mam oni. Wow. Jakoś dzisiaj mi się... Lepiej w to gra. No widzę właśnie, ostatni strzępek kurczę hapsów. Dobra, i nie ma nikogo. Tutaj, wiem, że... ale pójdziesz dalej. Tak, tak, no. I znowu będzie ich pełno.
Ale może ich mogę przeszukać jakoś. Nie, jakby coś było, to byś widział od razu podchodząc. Okej. Staraj się odwracać uwagę. Będę próbował, no. Ona już tam poleciała, więc tu jest chyba bezpiecznie. To rzucę, bo nie potrzebuję. No ile to była ona? Ona. A, to też jest. Ja to zawsze będę nic rozrobił. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. O Jezus, czuję, że drzwi się otworzą. Od razu będzie jakiś quick time pewnie. I padnę po prostu, nie? No nie. Spróbuję R1 wysłuchać, czy są tu. Ktoś striggerował ci drzwi. Wiem właśnie, tego muszę. Ja myślałem, że to do mnie do pokoju, tak? Ja też tak usłyszałem. Słuchawki mamy na tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Przeżyję. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Dobra, odłóż broń! Weź się, pierdol! Co tu Robert ci krąpi? Ucieka! Będę musiał później sam obejrzeć własny materiał i nadrobić. Joel, tędy! Nie ma tu apteczki. Wątpię. Chodź, wbiegł tutaj! No dobrze, no ale wiesz, jestem zraniony, nie mogę szybko biegać. No czy to wina? No jej, bo mnie źle ochraniała. Czy nie? Joel, tędy! Dobrze. Jakiś rzeźnik biegają? No zawsze muszę być jakoś. Tam jest. Gdzie? O, na przykład scenka, to znaczy, że będę żył. To jeszcze pamiętam. No cześć, Robert. No siema. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Bo będzie po rądce i tak i tak. Przestań miauczeć. Tak? Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów. Załatwmy ich. Strzeli mu łeb. To naprawdę głupi pomysł. Spokojnie. Dobra. Dobam się. No i co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak się sprawy mają. Pogadamy. To jest dopiero głupi pomysł. No nie. Nie musicie daleko szukać. Oj. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią.
O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Ale muza, dobra. Najpierw no zobaczę broń. Spokoju nie ma. Za mną. No, pogada się nie idzie, nie? Zawsze coś się dzieje. Musimy się stąd wydobyć. I to już. Gonimy, gonimy. No ale biegam wciskając, tak? Gałkę. No i on nie biegnie. Tutaj. No, widzę, że nie potrzebuje aktualnie. Wiem, które nie pójść. Za mną. Okej. Okay. Czemu on się skrywa? Trójkąt, ile dobrze pamiętam. Słucham? Trójkąt chyba. Był do korzystania albo X. No, gościu. X. No lepiej, żebyś się nauczył teraz sterowania, niż jak będzie ktoś cię gonił. No tak. Ale gościu, to mówiłem do tego, nie do ciebie. No to ja się domyśliłem, nie? Obrażam, nie? To ja się domyśliłem akurat. Oja. L3. Twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Jak w asasynie. Przez tak, dachy. W asasynie jak spadniesz, to najwyżej troszkę życia stracisz. Siedzieliśmy. Nie podpuszcz. Planowaliśmy wynieść. Nie, chyba nawet nie można zaskoczyć. Nie podpuszcz. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. No. Panią, się szybciej idzie. O, co to? Multitule. Takie rzeczy się przydadzą później. Nie ma tu apteczki niestety żadnej. Joel, pomóż mi. Nie ma. No i co? Będziesz tak stał i słuchał, co tam się dzieje. No chciałem wiedzieć, czy nic nie ma za drzwiami. No no. Hej, jak się trzymasz? Przeżyj. No, widzisz, sprawdzałem coś. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście, drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. No właśnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, czy zawsze tak mówią, czy po prostu no. Przez to, że taki dym robiłeś. Musimy się dostać do drzwi. To będzie tak proste, jak myślę? Że pójdę wzdłuż przeszkód? Nie. Bo to jest mniej więcej moment, w którym skończyłem grać. Jak grałem na kompie. A dlaczego? Bo grałem przez usługę PlayStation Now, to działa na zasadzie, że streamuje ci gry z PS3. No no. I po prostu grałem przez Wi-Fi, a nie przez kabel. Jakbym grał przez kabel, to pewnie bym skończył, ale grałem przez Wi-Fi i to był no, dosyć duży lag. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzu. Cegła. Ale polecam, jakbyś chciał w domu sobie pograć z gierki z PS3. To dużo nie kosztuje, a... Możesz jeszcze raz trójkąt. Możesz go zabić na hita. Lepiej tak. Ale gładko mi to poszło. Nie? Bo ona z drugiej strony zabiła. Ale no ogólnie tak nacisnąłem przycisk wtedy, kiedy trzeba. Jestem dumny z siebie. Tam coś widziałem na biurku. Butelka. Nie, cegiełka. Jest. Apteczka, jeszcze lepiej, dobra. Teraz czekaj. W górę. Musisz przytrzymać teraz akcji przycisk. Czyli tak jakby strzelał, nie prawym tym. No i dziękuję. Ja też pójdę jak najbardziej naokoło. Nic tutaj nie ma. No, tu już jest ziemeczek.
A ta biega. No, ona może, nie? A potem, że równouprawnienia i tak mają lepiej. Bo ona ma plot armor. Zginie wtedy, kiedy według fabuły ma zginąć. Jak tu skoczę, to... Ten cię nie usłyszy, jak przejdziesz przez to. To jest jednorazówka, nie? Słucham? Jednorazówka jest z każdej ostrze. Tak, 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 wiem. Ale no, nie wiem. Dla testu. Wcześniej nie zrobiłeś tak, nie zrobiłem tak jak mówiłeś, to teraz chciałem być taki. Czyli tam coś widziałem? Butelkę. Mhm. Teraz jest dwóch. Teraz masz dobrą okazję, żeby typa zaciągnąć za kontener. Czekaj, nie, bo on się patrzy chyba w stronę. Czekaj, ja to podejdę jeszcze bliżej. Prawym tym możesz zmieniać, jak naciśniesz prawą gałkę, z którego ramienia patrzysz. A mogłeś go zaciągnąć, bo on chwilę jeszcze ten. Tak to masz, go tu zostawisz. Wydaje mi się, że poradzi. Wykryli nas? Mhm. Ale to już będzie paru gości pewnie. No, czemu w głowę nie mogłem trafić? To już. Nie miał głowy, bez głowy. Jeszcze jest bez głowy. Dobra, ale widzisz? Tylko, że miał amunicję. No, no, nie, nie ma tu nic. Wrócę butelką. Ej, nie było plusko wody. Przypominam, że to jest gra z PSO trójki. No, ale list wysłałem w butelce, oni nic. Szybko do środka. Okej. Tak się spieszyli, a biegać nie mogą. Gdzie idziemy, Marlin? Ona dalej raczej nie pójdzie. Już niedaleko. Jak ci zimno, to mów, to przymknę. Jak się trzymasz? Możesz przymknąć. Resztka mi sił. Ale dam radę. No mówię. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Tu coś może być? Czy to jest raczej w takich... Nie, wydaje mi się, że wszędzie coś może znaleźć. A, czyli... Ale też nie chcę tak chodzić, wiesz. Nie wiem, jak poziom trudności wpływa na to, czy znajdujesz. Obstawiam, że na apteczki, to na pewno. Ilość przeciwników może. No ale w sumie to jest taka gra, której na łatwym nie powinno się za bardzo przechylić. No bo nie masz poczucia, że to jest survival, nie? Taki trochę. No z drugiej strony, jak chcesz tylko fabułę. No tak. No jakbym się miał czymś męczyć, to... Co to jeli? Co to jest? Kto to jest? Ona nie jest świetnikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba gówno, się. Gówno, nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze.
teraz? Właśnie widzę. No nie. Ledwo mówi, będzie dobrze. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. O. Jak w Shreku, a ty pójdziesz sam. No i teraz kim będę sterował? Cały czas. Cały czas? Okej. No rozmawiajmy. Nie rozmawiam. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. A gdzie to... A, dobra. Okej. Ty tu rządzisz. Tędy. A tu jest jakaś mapa, czy coś, co mnie wprowadzi? Nie. Nie ma. No ale on coś mówiła o tunelu. To... Tak. Nie no, to jest tak intuicyjnie. Chodź. Rozplanowane, że wiem gdzie iść, ale nie wiem gdzie iść. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Może powinien płuc. Nie narażaj się niepotrzebnie. Myślisz, że to ma wpływ? Nie wiem. Ostatnio żeś do strażnika podchodził i dostałeś luty. Tamtędy dostaniemy się do pomocy. Nie mam pojęcia, ale możliwe. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. A tam mam wejść, tak? Mhm, a tu masz kontener. Aha. Czyżby to była taka zagadka z przesuwaniem jak w Prince of Persia? Dokładnie. Tylko czekaj. A dobra, no, idziemy. No. Jump, motherfucker, jump. Czemu nie chcę wyskoczyć? Już chcę. Rozbieg, musiałeś wziąć jeden krok. No. Super realistyczna jest ta gra. Tak. Nie walisz? Zdarza się. Muglowałeś kiedyś dziecko? Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. Mm-hmm. Jest różnica. No. Gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole... Postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. To tutaj. No na bogato, no. Tak jest lepiej niż w większości tego świata, także... Słucham? Jest lepiej niż w większości tego tak, świata. Tak, dokładnie. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo.
Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru. Naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Nocą nie mogliśmy w dzień wyjść. W przekradaniu się chodzi o to, żeby cię nie widzieli. Dobra, i tu myślę, że można zrobić pauzę. Także możesz cisnąć start.